my, którzy wyrażamy ogromną troskę o losy naszej ojczyzny, o przebieg demokracji i sytuacji politycznej w Polsce, my zatroskani tym, czego byliśmy świadkiem w zeszłym roku przy wyborach samorządowych, wielką kompromitacją i skandalem przy wyborach, przeprowadzeniu tych wyborów, przy liczeniu głosów, ogłoszeniu wyników i całej otoczce, która pokazuje, że albo ktoś specjalnie, albo ktoś nie panuje nad procesem wyborczym. Wybory, które dają tylko wyborcy raz na 4-5 lat jedyną niepowtarzalną szansę, aby mieć wpływ na to, w jakim kształcie jest prowadzony i kierowany nasz kraj, nasza ojczyzna. Kto zarządza tym narodem, tym państwem. Więc to jest wyjątkowo istotne i ważne, abyśmy nie mogli przejść do porządku dziennego nad tego typu wydarzeniami. Przypomnę, system informatyczny, który miał zliczać za ludzi głosy, kompletnie padł. Do dzisiaj nie istnieje. Do dzisiaj nie przekazał wyników. Przez 2 tygodnie od zakończenia wyborów nikt w Polsce nie znał dokładnych wyników. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, sędziowie, wszyscy podali się do dymisji. Szereg zarejestrowanych przez obywateli, nie przez służby powołane do tego, przypadków naruszeń procesu wyborczego. Rzucanie kart do głosowania, worki przerzucane przez okienka piwniczne, różne protokoły między tym, co oficjalnie zarejestrowano, a tym, co podpisali członkowie komisji obwodowej. A na to wszystko rządząca partia, Platforma Obywatelska i PSL, ogłasza jeszcze przed ogłoszeniem tych ręcznie policzonych wyników, że wszystko odbyło się w porządku, że nie można mówić o jakiejkolwiek manipulacji i sfałszowaniu. Na jakiej podstawie? Czy tylko na takiej podstawie, że według tego, co ludzie mówili po wyjściu z urn do głosowania, a to, co wyjęto z tych urn, różniło się o 15%. Może tylko dlatego, że w sejmikach, gdzie w ilościach głosów Prawo i Sprawiedliwość wygrało, najwięcej radnych uzyskali ludzie z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Czy to tylko warunkuje, że ktoś, nie mając danych, nie mając zebranych wszystkich protestów, ogłasza na całą Polskę, że wybory były uczciwe? Nie, proszę Państwa. Te wszystkie skandaliczne sytuacje w kraju, który świętuje 25 lat zmiany ustroju, wolności, w kraju, który jest w Europie, nie toczy wojen od wielu dziesięcioleci, nie mogłoby się zdarzyć. Sąsiedniej Ukrainy, kraju, który oskarżamy o systemy jeszcze dalekie do demokracji, oligarchistyczne, który prowadzi wojnę. Po 2 dniach od przeprowadzenia wyborów znano wyniki dokładnie przy obserwacji OBW i nikt nie miał zastrzeżeń. Czym się różni Polska, członek Unii Europejskiej, że doprowadza do takiego skandalu? Dlaczego rządząca partia instruuje praktycznie polskich sędziów, że wybory były uczciwe? Że nie ma naruszeń na tyle poważnych, które mogłyby wypaczyć wynik wyborczy. Dlaczego rządząca partia 5 grudnia, parę dni po tym, jak się skompromitowała Państwowa Komisja Wyborcza, odrzuca większością głosów projekt nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, która wszystkie te niedociągnięcia próbowała zniwelować? W 27 zmianach Prawo i Sprawiedliwość chciało poprawić kodeks wyborczy, aby wyeliminować wszystkie nieczyste, nietransparentne, nieprzejrzyste procedury. Chcieliśmy wprowadzić przejrzyste urny, chcieliśmy wprowadzić możliwość rejestrowania przez cały dzień wyborczy tego, co się dzieje w komisjach obwodowych. Chcieliśmy dać większe uprawnienia mężom zaufania, żeby mieli prawo do informacji, do kontrolowania, do rejestrowania tego, co się dzieje. Jesteśmy przeciwni 2-dniowym wyborom, gdzie urna ma nocować u lokalnego wójta, burmistrza, prezydenta. Chcemy zlikwidować według nas więcej przynoszący szkód i patologii system głosowania korespondencyjnego przez kogoś, ale za to wprowadzić ułatwienia, aby urna docierała do wyborcy, nawet jeżeli jest chory i nie ma możliwości samodzielnie fizycznie dotrzeć. Przez kogoś zawsze jest możliwość wypaczenia możliwości. A przypomnę,
że akurat osoby, które mogły skorzystać z tego systemu, osoby ciężko chore, niepełnosprawne, są ewidencjonowane przez lokalnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, przez miejskie pomocy społeczne, pomocy rodziny. Czy te osoby powinny wykorzystywać te dane do tego, aby docierać do nich i wrzucać karty do głosowania przy wyborach, gdzie często jeden głos decyduje, kto przez 4 lata rządzi, kto jest prezydentem, a kto jest radnym? Nie można do tego dopuścić. Dlaczego na poziomie najniższej komórki, komisji obwodowej, przedstawiciele komitetów, którzy ubiegają się o głosy, mogą wystawić swojego przedstawiciela, aby jeden drugiego krzyżowo kontrolował, jako czynnik społeczny. Ale już na poziomie Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie wszystkie karty i protokoły spływają, czemu jest taki opór, żeby tam byli przedstawiciele tych, którzy ubiegają się o głosy? Żeby tam też była społeczna kontrola krzyżowa, bo tam są... byłyby wysłane osoby, które byłyby mocno zainteresowane, żeby nie wypaczały. Jesteśmy przeciwni tym, aby to decyzją Państwowej Komisji. W jednych wyborach karta do głosowania wyglądała tak, w innych inaczej. Ludzie muszą być przyzwyczajeni do jednego wzoru, aby naprawdę mogli się skupić na znalezieniu tego kandydata, którego chcą, aby nimi zarządzał, aby w ich imieniu reprezentował. A nie, żeby odkrywali instrukcje obsługi karty do głosowania, książeczek. Przy jeszcze nieprecyzyjnym wyjaśnieniu telewizyjnym. Jak to możliwe, żeby w demokratycznym kraju, członku Unii Europejskiej, ponad 20% w skali kraju głosów było nieważnych, a były przecież powiaty, gdzie było 40% głosów nieważnych? Czy to nie powinno rządzącym i ludziom, którzy odpowiedzialnie chcą kierować Polską, włączyć lampki alarmowe? Czy to nie powinno dać do myślenia? Szanowni Państwo, ta sytuacja jest skandaliczna. Prawo i Sprawiedliwość zareagowało. Jest opozycja. Miała możliwość tylko inicjatywy ustawodawczej. Dała możliwość, podała rękę rządzącym, aby z tej kompromitującej władzy, bo to rządzący są odpowiedzialni za przebieg wyboru, aby mogli wyjść z tego z twarzą. Głosowali przeciwko. Czemu? Nawet jeżeli są przekonani, że to wszystko zbieg nadzwyczajnych przypadków, że to wszystko było uczciwie i możliwe, to czemu nie chcą poprawić prawa wyborczego, aby był bardziej przejrzysty? Czemu dalej chcą zostawić te złe rozwiązania? Platforma Obywatelska PSL odrzuciła. Rządzi w sejmikach, rządzi w powiatach. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie składa broni. Postanowiło odwołać się do obywateli. Rozpoczęliśmy zbieranie podpisów. 120 tysięcy podpisów w zeszłym tygodniu w imieniu obywateli. Pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego, złożył do marszałka Sejmu. Składamy, aby pokazać, że mamy poparcie społeczne do tego, aby te zmiany, najistotniejsze w przebiegu demokratycznego wyboru, przeszły i były przegłosowane. Oczywiście doświadczenia większości parlamentarnej Platformy PSL pokazuje, że praktycznie wszystkie inicjatywy obywatelskie zostają w pierwszym głosowaniu wyrzucone do kosza. Boimy się, że i tak tym razem będzie, ale to nie zwalnia nas z obowiązku, aby korzystać z tych jedynych, nielicznych narzędzi, jakie posiadamy, aby odwoływać się poprzez tą akcję zbierania podpisów do obywateli, żeby naprawić wybory w Polsce. Bez tego nie mamy możliwości mieć nadzieję, że jesteśmy zarządzani przez tych, którzy chcieli Polacy, którzy rzeczywiście mają mandat społeczny do sprawowania władzy. Szanowni Państwo, dzisiaj te zbieramy się po to, aby zarówno uzmysłowić obywatelom, ale przede wszystkim rządzącym, że zmiana ordynacji jest potrzebna, że uczciwe wybory w Polsce i Polakom się należą, że bez tego nie możemy mówić o demokracji w Polsce, a bez demokracji prędzej czy później będziemy dążyć do patologii, a może i dyktatury. Być może są grupy, które lubią taki scenariusz. Być może są zachwyceni rządami choćby mocarstwa wschodniego. Ale Polska nigdy nie powinna do tego dążyć i my Polacy nigdy na to nie powinniśmy pozwolić. Dlatego dziękuję Państwu, że dzisiaj w ten symboliczny sposób spotykamy się na najważniejszym placu Włocławka, aby tutaj wyrazić swoją dezaprobatę do takiego skandalicznego zachowania. Do skandalicznego zachowania władzy, która uważa, że nic się nie stało. Że zamiata pod dywan taki skandaliczny przebieg procesu wyborczego. My, Polacy, odpowiedzialni za troskanie o losy naszej ojczyzny,
i wszystkich szczebli samorządowych mówimy nie i spotykamy się, że żądamy zmian w ordynacji. Żądamy uczciwych, przejrzystych wyborów. Żądamy, aby to Polacy decydowali, kto nami rządzi, a nie serwery, które nie wiadomo jak funkcjonują i przez kogo są obsługiwane. Dziękuję za tą obecność. Proszę, mimo że projekt jest złożony, po dalsze docieranie do ludzi, zbieranie podpisów, rozpowszechnianie ulotek, które przygotowaliśmy. Bo najważniejsza jest świadomość. Wiele osób i środowisk w Polsce jest zainteresowane, żeby przeciętny obywatel nie był świadomy. Dostaje sieczkę informacyjną, dostaje mylne informacje, wprowadzany jest błąd, mówi się o bzdurach, zapomina się o rzeczach najistotniejszych. I w tym momencie takim narodem, który jest tak uwikłany w wiele problemów życia codziennego, bezrobocie, wiązanie koniec z końcem, zastanawianie się, czy wydać pieniądze ostatnie na receptę czy na chleb, w tym momencie łatwiej się takimi ludźmi rządzić. Bo on nie jest w stanie już kontrolować, co ta władza wymyśla i jak przeprowadziła wybory. Wiem, że to komuś jest wygodne, ale my Polacy nie możemy na to pozwolić. Dlatego dziękuję jeszcze raz za waszą obecność. Chciałbym oddać głos tutaj radnym, którzy też uczestniczyli w tych wyborach, którzy sami mają swoje obserwacje, którzy podzielą się z nami też swoimi uwagami. Dziękuję bardzo. Jan Obrębczyński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Włosowskiej Solidarności. Proszę Państwa, o prawdziwej demokracji i o wyborach, tych wolnych wyborach i o samorządnej Rzeczpospolitej to Solidarność w Kali Oliwii w 1981 roku we wrześniu podjęła taką uchwałę, która była pierwszym takim aktem w krajach dawnych demorzów, którzy byli zdominowani przez mocarstwo sowieckie. Myślę, że wybory są solą demokracji. Są czymś, są świętem demokracji, powinny być świętem demokracji. Natomiast to, co się stało przy wyborach samorządowych jesiennych ubiegłego roku, jest to po prostu skandal na niespotykaną skalę. Ale chcę, proszę Państwa, zauważyć, proszę sobie porównać, że wkłada plus te tej władzy są sprzedajne i jej sprzyjają. Nie rozgrzeszała w sposób właściwy Państwowej Komisji Wyborczej całego tego systemu, który był kompletnie skłócony. Natomiast władza i majstermowy media zaatakowały bardzo mocno tych, którzy krytykowali. Z takim atakiem największym spotkało się Prawo i Sprawiedliwość, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej twierdził wówczas, że to są opary absurdu, że się mówi, że pewne rzeczy można było sfałszować, wypaczyć i tak dalej, i tak dalej. No i cóż się stało? Po dłuższym czasie tenże prezydent, żeby się przypodobać wyborcom, bo w tym roku mamy przecież 10 maja wybory prezydenckie, to też urzędujący prezydent teraz zaczerpnął te rozwiązania, o których mówił tutaj poseł Łukasz Wojciechowski, które zgłaszał zaraz po wyborach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który mówił właśnie o tych przezroczystych urnach, o tym, żeby zmniejszyć te uprawnienia, które w sposób niekontrolowany mają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, żeby w lokalach były kamery, żeby komisje wyborcze nie dzieliły się na różne podstoliki i liczyły sobie tak, jak chcą, a potem nie ma przez całą komisję i przez mężów zaufania sprawdzenia wszystkich tych wyników wyborczych, tylko do protokołu udało się to, co policzono w tych danych, na przykład w komisjach, gdzie były po dwie podkomisje, w których były po dwie osoby i one sobie tam mogły liczyć. Nikt tego później nie sprawdził i tak to, proszę Państwa, szło. I te wyniki plus sondaże
czasami wybaczają, a zwłaszcza Centrum Badań Opinii Społecznej, które jest sondażownią porządową i gdyby nie dotacje i zamówienia rządu, to pewnie ta sondażownia jako kompletnie skompromitowana nie istniałaby na wolnym rynku, wolnych mediów i wolnych pracowni w badaniach opinii publicznej. Ale też większość tych innych sondażowni pokazuje nam w sposób wyraźny, jakie ma poparcie PSL. Więc PSL ma ciągle to poparcie w granicach jednopunktowych, czyli do 7-8%, czy nawet mniej. Natomiast w wyborach do Sejmiku nagle był ten procent urośnięty do 23%. Więc to i przed wyborami, i teraz po wyborach te badania pokazują, jakie jest rzeczywiste poparcie tego ugrupowania. Ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać, bo w większych miastach, w większych ośrodkach, gdzie są struktury, gdzie funkcjonują partie polityczne, gdzie są mężowie zaufania, to te wybory jest łatwiej policzyć. Ale w maleńkich ośrodkach czy w małych gminach czasami zdarza się tak, że praktycznie poza wójtem i instytucjami gminy jest tylko koło gospodyń wiejskich i straż pożarna z całym szacunkiem dla tych instytucji. I dlatego ja myślę, że my w tych najbliższych wyborach, a zwłaszcza w wyborach prezydenckich, bo to już będzie taki ostatni test próby, musimy zrobić wszystko, żeby przypilnować tych